Proszę bardzo. No i w naszej drugiej niejako części tutaj wizyty u kolegi Grzegorza. Weszliśmy teraz do gołębnika. O, tutaj zobaczmy, ten gołębnik jest taki ciekawy, bo on jest bardzo szeroki. On ma chyba około 4 metrów, co? Czy ponad nawet? No cały gołębniczek ma 25 metrów. Czyli ma tak 4 chyba do 6, bo ty tak musiałeś bardzo dokładnie tak zrobić. Dokładnie, bardzo. Bo tutaj chodzi o to, bo z tymi formalnościami, to tak przy okazji kolegom innym radzimy, bo ważne jest, żeby zobaczyć, jakie są te procenty na zabudowę działki danej, tak? Ważne. Tak, no tutaj... jako budynek gospodarczy. No tak. No tutaj masz, widzę, zobaczmy jeszcze, powiedzmy, jak jest zorganizowane, bo widzę, chyba trzy boksy są, tak? Trzy boksy. Tu jest, jest. Tu mamy jakie gołębie? Samczyki. O, są lotniki, to już widać. Tak, o. One sobie siedzą, zobaczmy, w karmikach mają teraz pusto, w pojnikach jest czysta woda. Czy tam ma te krople właśnie, które pokazywaliśmy, czy nie? No, dzisiaj... Dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie ma. A jak często te krople podajesz w tygodniu? No ja tak trzy razy w tygodniu. 3-4 razy w tygodniu. Jedna kropelka na litr wody. To można sobie pozwolić wtedy, kiedy są zdrowe gołębie, nie? I wtedy to wyjdzie nam, że na 100 gołębi kosztuje nas to złotówkę, 2 złote na dzienna dawka tego, ale z początku trochę drożej. Czyli poza właśnie ciebie, bo tutaj kolega mówił, ty mówiłeś, że 3 krople na litr, to kolega mówi jedno podaje. Początek. Czyli... Nie, początek, jeśli wprowadzamy te krople. No ja już 2 lata. Już tak. To półtora roku. Dwa... I tak jak ja naprawdę nie mam problemów ze zdrowiem. Szczepię jeszcze tylko młody zawsze, co roku. Od ospy i salmowirem. I bardzo dobrze. No, tylko te. Widzimy bardzo fajnie, nie ma przeciągu, a jest bardzo świeże powietrze, nie ma świeże, też żadnego... No spójrzmy, zobaczcie sobie gołębnik cały, więc tak, zobaczcie tam, na zewnątrz jest też miejsce, gdzie powietrze idzie do góry, cała cyrkulacja z tyłu. Na oknie są kratki, co też powietrze pracuje i tu u góry nie ma klap, to jest no, przestrzeń duża powietrza. I masz też, co widzę u góry, masz świetliki takie, te okna, też. Ale w lecie otwierasz też, jak jest za... Nie otwieram. Tylko są po prostu, żeby światło... O światło. Mhm. Aha. Zobaczmy, co ciekawe, na tych dużych powierzchniach tutaj popatrzmy, kolega nie ma w ogóle zamontowanych żadnych takich dodatkowych ze sklejki zrobionych czy coś przy tych, że tak powiem, ograniczających wentylację. Nie. No a tutaj masz, widzę, no, tu mam inny rodzaj już... Samik. Tak, zobaczmy. Też wszystko, lotniczki. Mhm. Kobiety są. To pokażmy, że tu masz tą taką, co mówiłeś, 12635. No, bardzo dobrze pamiętasz. Nie, to ja ten jeden gąb, to tam się idzie nauczyć. Aha, no nie jeden, jak ja. O, widzimy. To jest ta. Ta samiczka. To jest ta samiczka, na którą liczę i prawdopodobnie będzie na spłodzie już teraz. Oparta będzie pewnie hodowla, tak szczerze mówiąc. Jest bardzo ważne w stadzie wyszukać gołębia, który płodzi. I na nim wtedy bazujemy. Nie? O jej 2-3 samczyki, to trzeba ją nauczyć przyjmowania samców już, powiedzmy, na jesień, że na wiosnę nie mamy problemu, nie? Że pociągniemy pierwsze jajeczka, damy je odpocząć gdzieś około 15 dni, następnego samca do niej puścimy i 22 dni cykl gniazdowania. Skracamy cykl gniazdowania o 14 dni. I w trzecim lęgu dajemy jej, podkładamy jej, siedzi na jajkach, zniesie jajka. Te jajka zabieramy, ale najpierw młódkę jej na noc podkładamy, żeby do papki nie dopuścić. Trzeci lęk musi jednego młodego wychować. Jak tego gołębia, poznajesz go? Kiedy Grzegorz od ciebie brał, to zapewnie piszczkiem było, co? Tak, to było. Piszczulki. Tak. Młoda, ona była lotowana. Skrzydło jest takie, jak powinno się rozwinąć? Upierzenie? No, paraz. Zdrowe gołębia. Tu palca nie włożysz, nie? To. Końcówka elastyczna, stosiny twarde, ale nie za twarde. To hodowcy, którzy się znają, to wiedzą, na czym to polega. Tu wcale nie ma aż takiego wiązania. I to Janseny też mają to do siebie. Kleine Dirk, to jest Jansen w zasadzie od Kopmana. On też z Kleine Dirka i to są gołębie, co wygrywają na 700-800 km. Także te mocno tu, które nie mają przerwy, to są gołębie standardowe i bardziej sztywne. Taki gołąb zawsze jest bardziej elastyczny i potrafi wygrywać na szybkościach takie od 1500 do 1800 metrów. Te wszystkie takie super zamknięte, no dobre są, ale to są woły, które robią od pierwszego do ostatniego konkursu, ale nigdy w nagrodach.
A to jest bomba. To jest, więc co? To one mają jedną cechę. U mnie jest samica 1039, zobaczysz, drapa oryginalna. I ona jest flicera. Ostatnia samica, zanim on był sprzedany za 500 000 flicer. I ma tą wadę, tak jak ona. I ona z pokolenia to wyjdzie, bo u mnie wszystkie drapy to są z króla i z królowej tylko. I ona ma tą samą wadę, ale lata, ona jest najpiękniejsza. Tak jest. Czyli na czym ta wada polega? Jeszcze raz? Na czym ta wada polega? Nie ma takiego wiązania idealnego tu na dole, nie? Ale może to wiązanie jest potrzebne na wolniejszych gołębiach, bardzo spokojnych, powyżej 1000 km. I patrzymy na Kopmany, u Prangiego to się zdarza, że nie mają, ale to są wybitne gołębie lotniki. No, wielka przyjemność, nawet oczy ma te same co 1039 i ona jest u Krzysia na stronie, ta samica. Czy na twojej stronie, to jest ten gołąb, z tego co ja pamiętam, to są gołębie z 2008 roku. Tak. To były te, co były sprzedawane w Miliczu na aukcji, nigdy, chyba. Tak, nigdy czystego jajka nie było po niej. No, widzimy. Bardzo się cieszę, że mamy. Jako standard, to ona by tu dostała minus za dół, ale to my nie hodujemy standardów, tylko lotniki. Tutaj z tych samic jeszcze jakieś coś masz ciekawego do pokazania, bo tak patrzę, nie masz żadnego kolorowego gołębia praktycznie. Same, ani płowego, czerwonego, miał nic. Jednego. Nawet pstrych praktycznie nie miał. Miałeś szymla ode mnie. Miałem, zaginął przy gołębiku. A ten, co masz szymel, co lata u Sieklickiego w Rypinie, to jego, to był półbrat. To on ma 14 konkursów. On wygrał okręg, oddział w Polsce czołowy jest. Nie wiem, no to dane to są wszystkie jednakowe. Wszystko jednakowe. Wszystkie jednakowe. No ale ta wybitnie ci widzę utkwiła, ta. No tak, to jest perła młodzi. No, tutaj w trzeciej części widzę mamy... Dzieci i wnuki. O. Twoje wnuków mam po niej, także... Tutaj mamy te gołębie młode, tak? I, ale nie, też widzę... No i tu są też kolegi Andrzeja, tak. Z tych, co przeleciały mi. To takie znaczy, to jak roczniak wygląda. Zobaczcie. Ten obok to samo, nie? Widzę, są w trakcie pierzenia części, a części. Wszystko wychowane, co umie, one są większe od rodziców. Także no, staram się, udaje mi się ładnie to wyhodować. To są wszystko dzieci, wnuki. Ten ma jaki numer gołąb? Przeczytaj. 326, twój oryginał 13596. Proszę bardzo. 326 to Storunia numer, tak, no, widzimy. Proszę bardzo. Kolega sobie go podmaca tutaj trochę, Andrzej, zobaczymy. Teraz też nam powie o zaletach, wadach. No. Ocenić możemy gołębia z zewnątrz. Co on ma w głowie, czy ma tą siłę, wolę walki, to dopiero loty nam pokażą, ale lepiej jak... Ale przy tej restauracji to jest dobrze ufutrowany, nie? Tak. No. Teraz popatrzcie się, tu są te worki powietrzne. I tak jak teraz one... No ile razy puszczasz w tygodniu? One trzeba było. I mają płaskie worki. Raz w tygodniu tylko do kąpieli. To jest zdrowie. Tylko kąpiel i do... Już nie zimowe. Trenuję, bo tutaj jest jastrzębie, pierzenie. Tak. Nie trenuję. No i zobaczcie, tu już ma takie, o, bardzo elastyczne, to są te worki powietrzne. Z dwóch stron, jak tak palce włożymy, ciach i ma te worki powietrzne. No, ta samica ma bąble, tak jakby była lotowana. To już wybitne jest zdrowie, ale to tylko z takiej gołębie musimy chować młode. No nie będę się wymądrzał wam, czy skrzydło szybkie, czy co, bo może być najszybsze, a wszystkiego wyprzedzą z jakimś takim byle jakimś skrzydłem. Charakter będzie miał inny. Charakter musimy mieć. A tutaj Grzegorz już patrzy, masz w ogóle wloty otwarte, ciągle to liczba ma dojść jeszcze? Dochodzi, zdarza się? Co? Nie, nie. To z jakiego powodu? Czy chcesz, żeby koty może weszły, jakieś sobie coś ciekawego wybrały? No, nie, selekcja. Właśnie jest słuszna uwaga, zamknę. Trzeba, tak, tak. Nie, no zobaczmy. O. Sobie tutaj gołąbki siedzą. Zobaczmy, kolega ma gołębie na ruszcie tutaj. Cele takie to są... To tutaj normalnie lotujesz gołębiami młodymi z tego gołębnika. Z tego gołębnika gołębiami młodymi. Dobrze. No nic. Może z samców jeszcze coś pokażemy, jakiegoś gołębia tamtych z przodu. A proszę. Bo tutaj młode oglądaliśmy. Oglądaliśmy samicę tą dwuletnią z 2014 roku. A zostały nam jeszcze, bo tak wypadałoby pokazać troszeczkę z tych samczyków. Bo Andrzej zapowiedział, są takie duże, widzę. Chyba są, któryś tutaj Andrzejowi spodoba. Czy on jeszcze ten, nie?
A jakiego szukasz? To jest prędy. Dobrze, jak ty, ponieważ ja umiem, wiem jak łapać, a u ciebie ale nie do tam. Którego? Ten o. Niebieski, srebrny. To sobie w międzyczasie Grzegorz złapie nam tego srebrnego, co mówił Andrzej, a Andrzej ma już w dłoniach kolejnego gołębia, to jest twój? Nie. 5083-0306, to jest gołąb wychowany tutaj z obrączką z oddziału jaki właśnie numer? Międzyzdroje. 5083, tak? 5083 albo 583, poczekaj. 5083. Tak, 5083. To jest podobne skrzydło ma do tej samicy, a tam jest dużo zdrapy właśnie. Tu u kolegi Grzegorza są, to jest Kopman, Prange, Drapa, Jansen. No to zobaczymy, bo tak Andrzej tak mówi tego, ale jak a, on tak. Te numery poda, my sobie zobaczymy, za 2-3 dni będziemy robić u kolegi do Andrzeja zdjęcia gołębi na sprzedaż, to przy okazji właśnie wszystkie te rodowody tej koledze Grzegorzowi wyślemy. A teraz jakiego to jest Andrzeja oryginalny? 50, nie, 502, to już u mnie uchowany. U ciebie uchowany. Co jest, no nie pamiętam. Co mnie cieszy tu w tej hodowli, że generalnie młode, które moje gdzieś są sprzedane i hodowca na wysokim poziomie lotuje, one zawsze wyprzedzają miejscowe gołębie. Zawsze. Nie wszystkie. Są mocniejsze. I jest dobrze, jeśli tu jak u Grzesia już wychowane tu na miejscu wyprzedzają moje oryginalne, to jest nadzieja, że one będą takie silne na dorosłe. Nie? Ja w ubiegłym roku przegrałem, bo po prostu zaufałem swoim gołąbkom ze swojej hodowli, a twoje troszeczkę zignorowałem. A tamte od ciebie lepiej przyjdzie. Czołowo. Słuchaj, tu jesteś już na dobrej drodze. Dobrze, szczęście, że Grzegorz nie wybił tych, co mu zostały tych z no tej nie, starej linii. Ja to ja już go poprosiłem o to. Mówię, to co wracało, to co wraca. Obojętnie jak. Byle wracał w ciężką pogodę. Te musisz zostawić do tych gorącokrwistych, takich jak ode mnie nabywałeś. Nie? I tu dopiero będziesz miał asy z tego. To zobaczysz, to musi latać. Tu jakieś wady chcesz, też się doszukałeś wad, nie? Czy nie? To jest sprawne. Numeru ci nie powiem, ale mam tylko linię Ringlosa, także to jest, to sprangę się wywodzi z Ringlosa. Przede wszystkim zdrowio. Tak, to, ale też co mówię, to jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo dobre takie powietrze. Nie ma przewiewu. Patrz. Żadnego przewiewu właśnie. Taki wiaterek, wszędzie pajęczyny są. Weź pokaż tu patrz. Koledzy, krzyżak, tak, tak. I teraz, a jeszcze co ciekawe, na wyspie mieszkamy. Klimat. Inne powietrze. Wyspiarze. I teraz z jednej i z drugiej strony na szczytach są kratki. To jest zupełnie troszeczkę inny system wentylacji. Z jednej i z drugiej strony gołębnika na szczytach. I tu popatrzcie, to pokażemy szczeliny z zewnątrz. Z zewnątrz? Z dwóch stron? Nie, chyba tylko z jednej. Czegoś z tej strony masz i z tej szczeliny? Nie. Po całości. Ale z tej strony tak też, samo? Też. Z obydwu stron. Także, no. Czyli taki erektor działa, po prostu wyciąga. Tak? Te? Nie. Tam też jest. To jest to samo, co? Ale deską możesz zostawić. A mogę. Bo jak wiatr dmucha stąd dotąd, to może być tak, że... Nie ma. Ale wszystko, podoba mi się ta siatka u góry z tego względu, że na klapach to aż świszcze. A tu jak cała jest otwarta, powiedzmy ta przestrzeń, ten sufit, żadnego nie ma przyciągu, nie ma nic. Aha, gdzie tu jest północ i północ, południe, gdzie jest? A wiatry są, tu jest północ. Północ, południe. Z północy na południe. Wschód, zachód. Tak. No i z tej strony, zobaczcie, jest szczyt gołębnika i tu nigdy nie będzie wiało do tego gołębnika. To jest bardzo ważne. Jeśli postawimy teraz gołębniki, gdzie te wloty powietrza od zachodu są, to jesień, zima, wiosna to tak daje, że ta czapka Grzesiowi by spadła z głowy. I to na to trzeba zwracać uwagę. Nie? Jeszcze popatrzyłem tak sobie na jedną rzecz, zwróciłem uwagę, bo patrzę, że kolega ma takie ciekawe rozwiązane te szuflady i zobaczmy, bardzo głębokie są w sumie one dość, one mają około 10 cm, nie? To wszystko naruszcie w tych celach? O. Ja to podziwiam hodowców. Numerowane widzę, każda jedna cela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutaj 12 jest widzę w jednej, 12 w drugiej, to mam razem 24. Tutaj pewnie zamknięte, tam nie ma na dole nic. A to jest przelot... Aha, bo tutaj otwierasz, żeby sobie mogły gołębie przejść. Aha. Grzesiu, tak? A ta czarna to jest...
To do lat na pewno. Nie, to żartuję. To chyba też jest po twoim tym ciemnym takim samczyku, bardzo ładnie radę. To jest po samicy od Hojera, od Kostorza. A teraz to sam Hojer. To czarny duży. Niebieski, jeden czarny. No. A teraz sam dostałem 14 konkursów ma, nie? To taki półbrat tej samicy z Hojera. I te czarne musimy rozplenić. No, ja poznałem po łebku, zupełnie do babki swojej jest podobna. Taki delikatny, ładnie program gotowy zrobił. Super tego lubię. Tu, w ogóle ksiądz Kostosz ma dostęp do wybitnych gołębi. Ja mam część od niego i no, nie wszystko lata, ale te co wyselekcjonowane rewelacyjne są. No dobrze, pomału będziemy chyba kończyć naszą tutaj wizytę w gołębnikach. Jeszcze pokażemy tylko na zewnątrz, jak ten gołębnik wygląda, żeby koledzy zobaczyli to umiejscowienie, bo co, mi się zdaje, że ty troszeczkę z tymi kierunkami świat, stron świata trochę pomyliłeś, ale to zaraz zobaczymy sobie tu. Nie? Ja nie mówię, że Grzegorz, to Andrzej, tak są wschód, zachód, o, zobaczmy. Bo w loty widzę, masz teraz tamten otworzony, a tak normalnie o Tu jest morze. Tu jest morze. A morze jest na północ. Północ, tak. Mamy, zobaczmy też siatka, co jest ważne, że nigdy żaden gryzoń nie wejdzie i spokojnie może sobie Grzegorz pójść. Teraz tylko tam dla kotów zrobił i innych tam tchórzy, może i kuna jakaś. Jest nadzieja, tak? Tutaj też widzę wolierka jest, żeby sobie te młode mogły wyjść. Co tu masz za gołębie? Izolatka? No to jest taka baza, która tam rozparzyć, przeparzyć. Aha. To już nie lotniki, tylko właśnie to. Takie do rozpłodu. To jest z tych starszych moich gołębi. No. Gołębnik sam sobie stawiałeś, czy jakąś firmę? Sam kolega mi pomógł jeszcze w Płocku, jako stolarz. Aha, ale to z Płocka go przyniosłeś tu? Tak, tak. Przywiozłem w elementach i sam go przerabiałem. Powiem ci, jestem ciekawy tego sufitu. Ja będę robił nowe gołębniki, to właśnie z takimi siatkami. Ja to z tej siatki sobie. W czym rzecz jest? Bo ja mam klapy wszędzie, wiesz, już takie... Andrzej, w Toruniu, jakbyś zobaczył w tym gołębniku, tam u kolegi Waldka Wójciuka też mamy siatkę u góry też. Tylko też. To z lenistwa, bo tam już nie trzeba, te gołębie nie podlatują, można łatwiej złapać je wszystkie. Też z tyłu jest też ja do wentylacji. Tylko, że wiesz, siatka jest tylko z przodu w korytarzu, nie? Mhm. A w środku zabudowane i tylko klapy. I te klapy można otworzyć na całej szerokości, tak 50%. To myślę, wydaje mi się, że to jest lepsze, z tym, że muszą być zastawki. To jest, koledzy, musicie o jednym pamiętać. To jest świetne, wszystko dobre, powiedzmy taka wentylacja, ale przychodzi teraz czysta noc, lato. Mamy wdowce, bombują same dobre konkursy. Pamiętajcie, zawsze koło czerwca, koniec maja do 10 czerwca przychodzi czysta pogoda. Co roku, jakby zapisał, tydzień w lewo, tydzień w prawo. I wtedy na noc musimy te wszystkie, gdzie przewiew jest, żeby nie wyziębić go, nie dopuścić, bo one stracą przez noc formę. Przez jedną noc stracą formę. I tak jak ty masz tutaj te deski, tylko ciach, pad, pozapychać tu i na to musisz i do przypalni wygrzać gołębik. I one za wygrzejesz gołębik, to przy tobie od razu na skrzydełka się kładą. Jeszcze raz, jak to palnikiem wygrzać? Bo tego nie za bardzo rozumiem, jak to zrobić. Palnikami wypalamy podłogi. No. Żeby zrobić taką czystą dezynfekcję. Tak. Ale chodzi ci o to wygrzać, żeby. Ale nie chodzi, żeby podgrzać. Wypalamy podłogi, ale automatycznie nagrzewa się powietrze. Aha. I to najszybciej, bo grzejnik wstawisz, a tu wypalisz, bo to chodzi o to, żeby to gołębie nagrzało się w środku, bo jak one oddychają, to moment złapią ciepłe powietrze i nie zgubią tej formy przez to. Tylko musimy go szczelnie zamknąć, ten gołębie. Oczywiście nie może być przepełnienia w gołębie. Także pomału kończymy naszą wizytę. Bardzo dziękujemy. Jeszcze popatrzmy, bo zobaczmy, jak kolega ma bardzo ładne niebo. Żadnych praktycznie drutów. To, co mieliśmy, byliśmy w Niemczech, tam u kolegi Darka Nowackiego. On tam miał duże problemy z drutami. My tutaj mamy, zobaczmy, otwarte praktyczne niebo. Także na razie dziękujemy. Grzegorz, gratulujemy. Życzymy sukcesów w przyszłym sezonie. Grzesio, zapraszam do mocniejszej współpracy i bierzmy się do roboty. Od wiosny musisz się wziąć tak, te treningi, parowanie. Musi być określony czas i tak trzeba zrobić. Tak. I wtedy masz szansę powalczyć z chłopakami, co latają na wysokim poziomie w Mistrzostwie Polski. No takie mam ambicje, to do tego już dojrzałem. Jest to trudna sprawa, ale na pewno poprawi się. Także dziękujemy bardzo za czas, który nam kolega tutaj poświęcił i kończymy naszą wizytę. Do zobaczenia, dobry lot.
Dobrze.